Siemanko, witajcie. Sobota, 25 maja, godzina 10.30. Ja już od godziny 7 rano jestem na rowerze. 75 km za mną. Dzisiaj w planie zrobienie najdłuższego póki co w tym roku dystansu, mianowicie przejazd rowerowego Pierścienia dookoła Poznania. Sama wytyczona trasa Pierścienia liczy 163 km. Ja jeszcze zrobiłem sobie dojazd z Gniezna i później będzie powrót. Także wyjdzie około 250 km i cały dzień na rowerze. Podobno jest jakiś statek. Mamy zamek. Zamek w Skórniku. Dobra, jedziemy dalej, bo szkoda czasu. Cześć. 3 km przed Mosiną i pierwszy raz dzisiaj przekraczam Wartę. Sto 5 km za mną, niecałe 5 godzin jazdy. Jestem w Mosinie. I właśnie podjeżdżam na szczyt Osowej Góry. Najwyższe wzniesienie w okolicy. W ogóle dzisiaj dość późno zacząłem nagrywać. A to z tego względu, że jechałem najpierw wschodni odcinek Pierścienia. Sporo asfaltu. Czerwony szlaku, gdzie jesteś? Czerwony szlak nad Jezioro Góreckie. O, tu jest. A teraz już jestem za Mosiną. Zaczął się fajny teren, Wielkopolski Park Narodowy. O właśnie. Teraz akurat mamy singiel nad Jeziorem Góreckim. I jadę zrobić zdjęcie Wyspy Zamkowej. No trochę zboczyłem z wyznaczonego przebiegu Pierścienia, ale dla takiej ścieżki to było warto, uwierzcie mi.
fajnie, nikogo nie ma. A tam wyspa zamkowa i ruiny zamku. Wybudowany w latach 1824-1825 przez Tytusa Działyńskiego w prezencie ślubnym dla siostry Klaudyny Potockiej. Wielka wieś. 154 km za mną. Aktualnie jestem w Rogierówku. A przede mną widać już zabytkowy wiatrak. Obiekt muzealny. Muzeum czynne w dniach. Godzina 10:16. Spóźniłem się 3 minuty. A to nic. No to jedziemy dalej. Jest wyznaczona ścieżka rowerowa. Korzystajmy. Dobra, to jedziemy. Okej, to się pobawiłem na pumptracku i jadę dalej. ...175 km przejechane. Teraz jest trochę tak zwanego hashtingu. Ścieżką bezpośrednio przy rzece. A jechałem ją tylko dlatego, żeby zobaczyć i zrobić zdjęcie tego żurawia portowego, który jest po drugiej stronie. O, nawet jest fajna miejscówka. Cześć. Cześć. A jaka cisza i spokój. Ale się fajnie jedzie. Drugi raz dzisiaj przekraczam Wartę. Za pierwszym razem to były okolice Musiny. 196,5 km. I właśnie wjechałem przed chwilą do parku krajobrazowego Puszcza Zielonka, a czyli już swoje znajome tereny. Teraz już powinno pójść w miarę szybko, chociaż jeszcze planuję jeden dłuższy postój, bo już jednak po takim dystansie siły trochę opadły. Trzeba coś zjeść.
to jest ładna leśna droga. Cisza i spokój. Jest pięknie. Od tygodnia testuję nowe szelki na klatkę piersiową. Produkt praktycznie nie do kupienia w Polsce. Ja sam te szelki kupowałem z niemieckiej strony Amazona. Mają za zadanie, chociaż trochę ustabilizować kamerę na nierównościach. Efekty mogliście zobaczyć na poprzednim filmie z wyścigu Kosox Crossbike Dziewicza Góra. Moim zdaniem działa to bardzo dobrze. Dajcie znać, co sądzicie. Czy stabilizacja jest lepsza? Czy da się oglądać lepiej? Ja tutaj tak sobie gadam o nowych szelkach do kamery. A tutaj na liczniku pojawiło się 200 km. 9,5 godziny samej jazdy. 1014 metrów przewyższenia. I mamy godzinę 18:36. Czarna. Ostatnie metry pierścienia dookoła Poznania. Już będę miał za chwilę zamkniętą pętelkę. Okej. Zaczynałem go po drugiej stronie ulicy. 224 km, no troszkę ponad, 10 godzin 39 minut jazdy, przewyższenia 1111 metrów, a jeszcze trzeba dojechać do domu. Także ruszam. No do Gniezna jeszcze jakieś 35 km. Już jest rekord, jeśli chodzi o tegoroczny dystans, a będzie jeszcze więcej, około 260, myślę, że będzie.